Witam na dzisiejszej konferencji, podczas której zgromadzeni eksperci przedstawią autorski projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Na wstępie proszę o zabranie głosu pana posła Jacka Wilka. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jak na pewno wiecie, jakiś czas temu Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę dotyczącą broni, możliwości posiadania broni, obostrzeń w tym zakresie, czyli krótko mówiąc warunków, jakie powinny być spełnione na terenie Unii Europejskiej w zakresie posiadania broni palnej. W związku z tą dyrektywą oczywiście Polska musi przygotować odpowiednie akty wykonawcze, musi dostosować nasze prawo do tychże przepisów, tak aby one były zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Ale co się okazuje, jak zwykle w tego typu sytuacjach, my zamiast wykonywać minimalnie, czyli w tym zakresie, jaki naprawdę musimy w sposób absolutnie konieczny te przepisy europejskie, przepisy Unii Europejskiej, idziemy dużo, dużo dalej. Mówię, idziemy w sensie naszego rządu i opcji rządzącej obecnie naszym krajem. Krótko mówiąc, zamiast skupić się na absolutnym minimum, te przepisy, które przygotowuje rząd, które będą prawdopodobnie niedługo obradowane, to są przepisy, które radykalnie zaostrzają warunki możliwości posiadania broni w Polsce. Radykalnie. A przypominam Państwu, że i tak jesteśmy jednym, o ile najbardziej w ogóle, rozbrojonych krajów w Europie, to znaczy w Polsce przypada na obywatela, na określoną liczbę obywateli absolutnie minimalna liczba sztuk broni. Jesteśmy pod tym względem absolutnie w ogonie Europy i nie ma żadnych naprawdę powodów, nie ma żadnych racjonalnych podstaw do tego, żeby te warunki posiadania broni jeszcze bardziej w Polsce zaostrzać. Stąd też przygotowaliśmy dwa projekty ustaw. Dwóch ustaw. Jedna to jest nowelizacja ustawy o broni i amunicji, a druga o działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem broni i amunicji. I za chwilę przedstawimy w skrócie szczegóły tychże projektów. Dziękuję bardzo. Następnie głos zabierze prezes Fundacji Ad Arma, pan Jacek Hoga. Dzień dobry Państwu. W skrócie chcieliśmy przedstawić pewien zarys tych dwóch ustaw, które proponujemy w tej chwili. Tak jak już mówił pan poseł Wilk, Unia Europejska nie idzie tak daleko, jak polski rząd chce iść. Unia Europejska pozwala na dużo więcej, niż przedtem było możliwe. Stąd w obu projektach są zawarte zapisy, które po pierwsze gwarantują polskim strzelcom stan posiadania, nie zagrażają im żadną konfiskatą. Po drugie, ułatwiają dostęp do broni reglamentowanej, czyli tej na pozwolenie, innym obywatelom. Po trzecie, i to myślę jest kluczowe tutaj w tych projektach, uwalniają broń do szerszego dostępu bez pozwoleń zgodnie z dyrektywą pani Bieńkowskiej, bo na co się rzadko zwraca uwagę, w tej dyrektywie jest kategoria broni C, czyli broni na rejestrację. W Polsce dotychczas pod wpływem zaszłości komunistycznych nie było takiej broni. Te projekty wprowadzają możliwość swobodnej produkcji, obrotu i posiadania broni, która jest na rejestrację. Oprócz tego ułatwiają wejście w handel i produkcję bronią i amunicją, co jest szczególnie istotne w Polsce ze względu również na to, że przemysł zbrojeniowy właściwie jest tylko państwowy i to jest taka krótka ścieżka dla startupów, żebyśmy mogli posiłkować się biznesem prywatnym, który może wzmocnić w tym zakresie produkcję specjalną. Także chcieliśmy tutaj pokazać, że jest możliwe wprowadzenie dyrektywy w taki sposób, żeby to było zgodne z przepisami Unii Europejskiej, zgodne z normami międzynarodowymi, które dotychczas nie były implementowane do polskiego prawa, a jednocześnie, żeby dostęp do broni był znacznie szerszy niż jest do tej pory. Dziękuję. I kwestię podsumuje dr Sławomir Mencen, wiceprezes Partii Wolność. Na koniec chciałbym podkreślić, że ustawy, które powstały, są zarówno zgodne z obecnym polskim prawem, zgodne są z dyrektywami Unii Europejskiej, zachowują obecną siatkę pojęciową oraz schemat obecnych ustaw, dlatego przyjęcie ich nie będzie ze szkodą dla dotychczasowych wyroków sądów, dla dotychczasowego orzecznictwa. Ustawy te wychodzą naprzeciw postulatom polskiego środowiska strzeleckiego, pozwolą rozwinąć ruch strzelecki w Polsce, zwiększą potencjał obronny Polski i równocześnie, co jest najważniejsze, są zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej. Obecny rząd ma olbrzymie problemy z dostosowaniem naszego prawa do tej ustawy. Zostało naprawdę niewiele czasu, który mamy na wdrożenie
ustaw dostosowujących nas do tej dyrektywy i my wychodzimy tu naprzeciw, idziemy z pomocą polskiemu rządowi, macie gotowy projekt, wystarczy go przegłosować i będziemy mieli prawo z jednej strony zgodne z prawem Unii Europejskiej, a drugie, co ważniejsze, zgodne z postulatami Polskiego Ruchu Strzeleckiego. Jeszcze dzisiaj obydwie ustawy będzie można przeczytać na stronie zarówno Fundacji Ad Arma, jak i stronie Partii Wolność i bardzo zachęcamy do zapoznania się z nimi. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak, ja chciałem spytać, czy nie obawiacie się Państwo takiego rozwoju sytuacji, że powiedzmy te ustawy zostaną uchwalone, bo to nie jest jakiś, to nie wkracza w żaden sposób jakiś ideologiczny pakiet pisowski, którego PiS miałoby bronić, że nie ma mowy, że nie oddamy ani guzika, ale takie ustawy zostają uchwalone i później policja przyjmuje zasadę, macie obywatele broń, to się brońcie sami, a my, policja, się zajmiemy na przykład obywatelami RP pod Sejmem, demonstracjami KOD-u, bo już w tej chwili jest tendencja taka, że policja odmawia interwencji danego dnia, na przykład zasłaniają, dopóki były miesięcznice, to się zasłaniali miesięcznicą. Mówili, że przyjdą 11. Wie pan, sądzę, że takie zagrożenie nie istnieje, a przynajmniej nie powinno istnieć w normalnym państwie. Policja, tak jak i wszystkie służby mundurowe, wszystkie służby powołane do ochrony obywateli czy też państwa, mają ściśle określone obowiązki i nie ma żadnych podstaw do tego, aby te obowiązki sobie zmniejszały czy redukowały tylko dlatego, że Polacy, obywatele będą lepiej wyposażeni w broń. Przecież są różne cele, różne powody, dla których obywatele chcą posiadać broń. Oczywiście jednym z nich, ale tylko jednym, jest to, aby móc chronić swoje domostwo, swoją rodzinę, swoją majątność przed ewentualnym atakiem, wtedy, kiedy nie da się nawet policji przywołać czy wezwać, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie zdąży. I to jest rzecz zupełnie oczywista. Ale są też inne powody, strzelectwo, kolekcjonerstwo, sport i tak dalej, i tak dalej. Więc wie pan, no nie wiem, jaką by tutaj trzeba szkodliwą, absolutnie chorą ideologię przyjmować, żeby kierując na przykład policją, żeby przyjmować takie oto założenie, że skoro Polacy będą mieli więcej broni, to trzeba ich mniej chronić, jeśli chodzi o zadania policji. Zwłaszcza, że tak powiedziałem na początku, mamy tak mało tej broni w rękach prywatnych, że nawet gdybyśmy zwiększyli ją 10-krotnie, to i tak będzie to zdecydowanie pewnie za mało, a już względem tych krajów, które naprawdę mają dużo broni w rękach prywatnych, to będzie tak naprawdę tylko mały ułamek. Nie wiem, czy koledzy chcą jeszcze coś dodać w tym zakresie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję, zapraszam na następne konferencje. Bardzo.